W Los Angeles mają Oscary, w Cannes Złote Palmy, w Warszawie Orły, a w Rybniku Człowieka Roku rybnik.com.pl. Już po raz trzeci nasz portal zorganizował konkurs, w którym wybieraliśmy najważniejsze postaci minionego roku w dziedzinie kultury, sportu i biznesu. Podczas uroczystej gali w sali kolumnowej Teatru Ziemi Rybnickiej poznaliśmy laureatów naszego plebiscytu. Tuż przed ogłoszeniem wyników nie brakowało zdenerwowania, szczególnie wśród nominowanych. Bez długiego owijania w bawełnę redaktor naczelny portalu rybnik.com.pl Wacław Wrana zaprosił na scenę pierwszego laureata, którym był Mateusz Mazik. To jemu przypadła w udziale nagroda przyznawana przez internautów. Chciałem podziękować wszystkim internautom, którzy oddali na mnie głos. No, organizatorom tej imprezy, prezydentowi i wszystkim sponsorom. No i dziękuję. Kolejna nagroda została przyznana w kategorii kultura. Na scenie pojawili się przedstawiciele ubiegłorocznych zwycięzców, czyli Piotr Sobik i Bartosz Demczuk z Kabaretu Młodych Panów. Tytuł Człowieka Roku rybnik.com.pl 2008 w kategorii kultura otrzymuje? Z uwagi na kryzys skończyło się na nominacjach. Nie, otrzymuje pani Kazimiera Drewna. Serdecznie podziękować, ale po prawdzie to się bardzo dziwię, co ja tu robię wśród ludzi młodych, prężnych, zdolnych, wygadanych, ale niestety ciągle zabieganych. Dlatego miło mi, że chociaż na chwilę mogłam was, zabieganych młodych ludzi, troszeczkę powstrzymać w tym biegu. Cudowne wyróżnienie, bo dla mnie na przykład wyróżnienie w miejscu, gdzie mieszkam, no to jest naprawdę coś pięknego. Po kulturze przyszedł czas na biznes. W tej kategorii nagrodę wręczył przewodniczący kapituły konkursu Adam Fudali. Tytuł Człowieka Roku rybnik.com.pl za rok 2008 w kategorii biznes otrzymuje pan Leszek Arkadiusz Gratowski. Serdecznie gratuluję. Pięknie dziękuję. To wszystko. Myślę, że tak naprawdę jest to taki fajny lukier na torcie i niech tak pozostanie. Przy okazji ostatniej nagrody na scenie pojawił się ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii sport Mirosław Orczyk. Trener UTEK Surow powstrzymał się tym razem od tworzenia wielkiego show, jakim dał się zapamiętać podczas ubiegłorocznej gali. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym. Chciałem i pogratulować ich pasji, chciałem pogratulować ich postawy takiej fair play sportowej i myślę, że w następnych latach jeszcze większe sukcesy będą odnosić, a dziś wygra jeden, ale wygrani są wszyscy. Tytuł Człowieka Roku rybnik.com.pl 2008 w kategorii sport otrzymuje Mateusz Mazik. No, dziękuję, że ktoś docenia w ogóle to, co robię, to, czym się zajmuję. No i dziękuję bardzo. No, plany na ten rok są bardzo, że tak powiem, zróżnicowane, bo zmieniłem kategorię wagową. No, jestem młody, rozwijam się, no i nie chciałbym, żeby... Po pierwsze jeszcze zmieniły się system, jak to wszystko wyglądało, tak jak były krótsze rundy, teraz są dłuższe, no i zobaczymy, jak się organizm przystosuje w tym roku. Decyzje kapituły jak zawsze wywołują sporo emocji i dyskusji. Nie inaczej było i tym razem. Czy według gości zebranych na gali ich wybory były słuszne? To zawsze można tak się zastanawiać, czy taka trochę historia alternatywna, co by było gdyby, pewnie, że można dyskutować. No ale myślę, że jeżeli kapituła wybrała tak, jak wybrała, naprawdę jest wszystko dobrze. Jako laureat pierwszego, że tak powiem, pierwszej edycji, to mam prawo tak powiedzieć. Wszystkim przyznaję różnorodne nagrody. W
Uważam, że było ciężko, chociaż liczyłem po cichu, że Michał Mitko wygra, ale widać, że pięści górą dzisiaj były. Czy generalnie koncentrując się na kategorii sport, no to myślę, że bardzo słuszne i cieszę się, że dyscypliny indywidualne zostały zauważone, że Mateuszowi Mazikowi się jak najbardziej należało już drugi raz. Myślałem, że Michał Mitko powalczy, no i pewnie gdzieś tam takie głosy były, tak jak w internecie pomiędzy nimi dwoma. Kazimiera Drewniak, oczywiście znamienita postać, też jestem bardzo usatysfakcjonowany, że tak akurat została doceniona ta jej twórczość. Biznes? No, na temat biznesu w dobie kryzysu to wolałbym się nie wypowiadać. Czy ja podzielam wybór kapituły w przypadku pani Drewniak, której serdecznie gratuluję i myślę, że jej refleksja nad życiem jest bardzo trafna, tego nam bardzo potrzeba w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy jesteśmy zagonieni, w związku z czym uważam, że jak najbardziej zasłużyła na to wyróżnienie. Uważam, zasłużona jest też kategoria kultura, gdzie pani otrzymała bardzo cenną dla niej, bo było widać, jak wzruszyła się w momencie, kiedy jej nazwisko padło, tą nagrodą. Uważam, że też jak najbardziej zasłużona w tym miejscu nagroda. Biznes, wiadomo, sam siebie tłumaczy, tutaj nie będę tego komentował. Na koniec zapytaliśmy członków kapituły, czy był problem z wyborem zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Muszę powiedzieć, że ja problemów nie miałem jako jeden z członków kapituły, dlatego że firma, która wygrała, rzeczywiście jest firmą znaną nie tylko w regionie, a można powiedzieć, że jest znaną bardziej w świecie niż w regionie i to nas bardzo cieszy. To jest pewien marketing subregionu, a Rybnika szczególnie. Także ja nie miałem problemów. Problemem przy wyborze człowieka roku w kategorii kultura było zderzenie pewnych dwóch światów, można powiedzieć. Świata współczesnego i świata tego, który jest jakby za nami i trzeba było wybrać, czy chcemy nagrodzić osobę, która kocha to, co było przedtem, czyli kocha przeszłość, kocha historię, architekturę, zabytki, to, co w mieście naszym i okolicy jest najpiękniejsze jej zdaniem i wybrać to, co współcześnie mamy okazję obserwować, a więc taniec, rozrywkę, kabaret. W zasadzie nie było żadnych problemów, ponieważ formuła głosowania jest tak opracowana, żeby takowych problemów nie było. Niewątpliwie wśród nominowanych każdy mógł znaleźć się na miejscu Mateusza, natomiast no, sport niestety jest brutalny, zwycięzca może być tylko jeden. Trzecia edycja konkursu Człowiek Roku Rybnik.pl już za nami i teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko przygotować się do kolejnej, czwartej edycji imprezy.